Smog znów daje o sobie znać. Według pomiarów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie mamy dziś zły stan powietrza. Stołeczny ratusz radzi, by nie wychodzić na dłużej z domów. Smog utrzymuje się w stolicy od rana. Na aktualizowanych mapach GIOŚ nie ma innego miasta wojewódzkiego z tak złym powietrzem jak Warszawa. Ratusz postanowił ostrzec mieszkańców przed narastającym niebezpieczeństwem. Smog opanował Warszawę. Miasto zaleca, lepiej nie wychodzić z domu. Stężenie pyłów PM2,5 i PM10 utrzymuje się dziś na poziomie zdecydowanie przekraczającym polskie normy. Do tego stopnia, że stołeczny ratusz zdecydował o wysłaniu mieszkańcom ważnego komunikatu. W Warszawie notuje się wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10. Jeśli sytuacja meteorologiczna nie ulegnie zmianie, dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 może przekroczyć dziś 27. Warszawski poziom alarmowanie, 100 mikrogramów/3, wiadomość tej treści otrzymało już wczoraj wielu warszawiaków. Dane GIOŚ z godziny między 12 a 13 wskazują, że najgorsze powietrze złe występuje dziś w dzielnicach Bielany, Ochota i Śródmieście. Normy przekroczone są na Ursynowie, Wawrze, czy Targówku. Miasto Stołeczne Warszawa i Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 ostrzegają. To znaczy, że naprawdę nie jest dobrze. Więc jeśli nie musicie, to lepiej nie wychodźcie dziś z domu, czytamy w oświadczeniu na Twitterze serwisu Saska Kepa. Info. Warszawski indeks powietrza, lepiej nie wietrzyć pomieszczeń. Złą sytuację w stolicy potwierdzają inne serwisy i aplikacje pomiarowe. Według warszawskiego indeksu powietrza najwyższy 4 stopień zanieczyszczenia powietrza smogiem, jest przy stacji pomiarowej przy ul. Niepodległości. Zalecenia na taki stan rzeczy są następujące: nie wietrz pomieszczeń. Jeśli kominek nie jest głównym źródłem ciepła w Twoim domu, to zrezygnuj z jego używania. Zostaw samochód w domu, pojedź transportem publicznym, czytamy. Niewiele lepiej według WIP jest na południu stolicy, Ursynów i północy, Targówek. Tutaj zaleca się ograniczenie w uprawianiu aktywności fizycznej i nie przebywanie na powietrzu dłużej niż godzinę. Niestety, prognozy na utrzymanie się smogu nie są optymistyczne. Warszawski indeks powietrza zakłada, że wysokie stężenia pyłów utrzymają się do jutra.